Dobra, a da się tam jakoś dostać, czy nie? Nie, to próbowałem zbić, to się nie da. Chyba jedyna droga wejścia to jest przez hakowanie. Po prostu te drzwi są tam możliwe z drugiej strony. Możliwe. Tak, to jest to pomieszczenie, tutaj już nic nie... Ślepik. W ogóle co się tu działo, kurczę, patrz. No, tak tutaj próbowali. Pewnie jak to rozwala, to się ogień zapuści. No, to lepiej nie rozwalaj. Dobrze, chodźmy stąd, bo coś czuję, że... To jest w miarę wyczyszczone. Tak, tu już wszystko jest czysto. Tam byliśmy, tu byliśmy, minus 3 to było oczyszczalnia. To co? No, dosyć szybko to zwiedziliśmy. Teraz na górę tak, trzeba na wjechać. Samą górę. Czy to będzie... Jak tam wjechać? No właśnie. Ale byliśmy tam już, zobacz. Jest to a, bo to jest po prostu ta część z tymi pokojami, gdzie było prajsie chyba, wiesz? Czyż nie? Czyż tak? Tak? Nie, to jest ta część. To jest ta część. A, okej, dobra. Dobra, wyjdźmy stąd na razie. Dobra, próbujmy się okaże, wyżej. Co robimy dalej, no. Dalej nie wiem, gdzie jest poltergeist. Pewnie był w tamtym pokoju. Tu już też te szafki. Tak, już poprzeglądane wszystko. Tak, bo tutaj naokoło poszedłem. Znowu ta muzyka. Tak, nie wiem dlaczego się tu... Czemu? Dobra, tutaj chodzimy sobie. Spadamy stąd. Zagrano ze sobą w takich dziwnych miejscach. Albo po prostu ktoś źle zaprojektował dźwięki. Może być. To co, teraz tam? Chyba tak. No bo tutaj jeszcze raz. Tak, to już muszę się upewnić. Tu jest wszystko zakryte, w sensie są ściany. Tu byliśmy. Tam jest sterownia. No to jest główny cel, czyli elektrownia. No, tak, nie tak. Chcemy tam iść, no bo chodźmy teraz tutaj. Zapiszę się po grę. Po schodkach. Łazienki. Tu. Tu jest działka. Tam jest jakiś operator chyba. Do leczenia. Za nami. No naprawdę! Ale... A nie, okej, okay, dobra. A, choć... A, przepraszam, masz rację. Matko kochano! Aha. Dobra. No jest jakaś radiacja, ale w sumie te radiacje co najmniej jakiś gniazdo. Super wielki krzyk. Siema! No tak. Wszystkim. To było do przewidzenia. Cystusy. Jeszcze jeden. Dobra, lepikiem to. Wow! To nie lepik. Dobra, trzeba to... Aha, no już tutaj poszły. Możesz co tutaj rozwalić. A, tam jeszcze coś jest, no. To nie może się wydostać, biedaczek. No dobra, jak ma teraz to niby... Okej. Sru. Zbugowało się trochę. No dobra, drzwi się otworzyły. No nie. Nie możesz nic zrobić. Aha, dobra. No nie, że dobra. Widzisz, dobrze mówiłem. Łapka uzbrojona. Nie mogę użyć tego. Muszę to rozbroić najpierw. Tak. Spoko. Wybuchłoby nam się. Znaczy byśmy się zrecyklingowali. Win! Dobra. Paskuda. Normal horyzont. Dobra. Te testy nie są takie straszne w momencie, kiedy mamy aż 300 punktów życia. Tak. Naprawdę możemy przyjąć teraz dużo na klapę. Bardzo mnie to cieszy, szczerze mówiąc. Dobra, tu nic już nie ma, chyba. Nie, no, może, chyba możemy iść dalej. Było po to, żeby się wyleczyć. Teraz tak. Zabunkrowali kibę. Sprawdźmy to działko. Czekaj, hakuj. Najpierw hakujmy, bo się okaże, że jest spaczony. Tym razem będę hakował. Umyślnie. F, D. L, easy. Easy, low, easy. Easy. Dobra. Dobra, teraz to naprawię. O! Ciało. Dobra. A co to jest? Może zróbmy na kible, bo raczej tutaj nie będzie drogą jakąś główną naszą te kible. To coś jest. Chociaż może. No coś tam mocno zalepiali, więc myślę, że coś tam się na pewno czaiło. Aha. O, dobra, to jest jakieś przejście u was. O nie, sam się zalepia. Dostęp, który to znajdzie. Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych. Nie ma czasu na urządzenie odbiorów powodzenia. Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych. Okej. Kapsuły ratunkowe były... Gdzieś daleko stąd... Nie na tej lokacji chyba, co? Chyba nie. Nie, tutaj, patrz. Tak, okej. Okay. Możemy tam zejść, potem jeszcze zerknąć. Gdzie jest tam ta skrytka? Stąd było jeszcze raz napisane? Dalej, notatki. Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych. Nie ma czasu na urządzenie odbioru. Co by się działo? Nie wiem. Naprawdę nie wygląda to najlepiej.
Nie wiem, co nie ma w kiblach. Nie ma, ale zioło sobie sam zalepił łeb. A co to? Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. To jest. O! Wtryskiwacz cząstek psychoaktywnych. To z czego szukaliśmy. Okej. Okay. Super. Zadanie nam się zaktualizowało. Zainstalować wtryskiwacz, gdzieś będziemy musieli. Aha! A, okej, okay, obeszliśmy po prostu bokiem tak, tutaj. Bokiem, no. Czekaj. Tam jeszcze było, można było. Nie, to nie ma. To coś można zrobić, ale. Konserwacyjny panel. Mogę tu wejść. Muszę coś kliknąć? Nie wiem. Dobra, może jakoś. Może tu będziemy musieli wrócić później. Tak. Tutaj mamy co? Główna winda wyłączona. Znowu na windę włączyli, notatka. Nie podawaj go, Weber. Hasło. Auto safe'u. Kabina ochrony, czyli tutaj chyba. Tak, czyżby? Tak. Transkrypt. Tak, no, słuchamy sobie. You wanted to speak to me? Yes, I'd like to arrange a time to oversee installation of a special particle injector in the water treatment facility. Hang on. You want me to do what now? I've already confirmed the inlet and outlet fittings are to spec. And just what precisely is this thing supposed to inject into our water supply? I'm not at liberty to say. Uh-huh. Well, then, we have a problem, Tobias. Dr. Kelstrup has already seen and approved. I'm going to need to see a signature from Alex or Morgan or something like that. But, so, until I see ink on a dotted line, you'll just have to keep showing your special injector to Dr. Kelstrup. Okay. Mamy taką informację, że coś było dodawane do wody. Pytanie co? No te substancje, które nam pozwalają chyba odnawiać punkty psy, z tego co rozumiem. Stacja uzdatnienia wody jest... gdzie? Tutaj. Tutaj wrócimy tam pewnie. O Jezu! Znowu recykling. Ja się tu po kursie... Dobra. Uzbroiliśmy tam już nasz panel. Nie, tu jest ten safe. Do niego mamy hasło, ale nie możemy wejść tutaj. Potrzebujemy karty dostępu cały czas. Pewnie znowu coś przeoczyłem. A tu jest jakiś ziemeczek jeszcze. No, ale nie mam przy sobie żadnej karty niestety. Herbatkę może, Johnny? Kurczę. No to dziwne, że nie otworzyliśmy akurat tego teraz, bo to... Może raczej... na górze coś jest. Gdzie była ta winda głupia? Tu jest winda. Zerknijmy jeszcze na górę. A nie, ona na dół zjeżdża, a na górę... A tak, to jest lower level. Jak my tam się dostaliśmy wcześniej? Już nie pamiętam tego. Nie wiem, co to w ogóle za lokacja, szczerze mówiąc, nie pamiętam. No czekaj, tu jest... Tu jest Holta Losa, ładownia, tu są windy na dół. Ale na górę... Kurczę... To jest to. Mistrz, to jest tutaj. Jak tam się dostać? Co to jest? Nie przypominam. Czemu to jest odkryte w ogóle? Nie wiem. Nie wiem dokładnie. Kurcze. Kurcze. Nie podoba mi się to. Dobra, zjedźmy tę wodę uzdatnić. Może coś się stanie nagle. Coś tu jest? Nie, operator tylko. Ej, ej! Koleżko, spokój! Ha, ha! Zmęczyła się. Zasapała nam się, nasz koleżanka. Coś się jeszcze pojawiło? Jakiś? To uzdatnienie wody. Dobra. Proszę. A, włącz zasilanie to. Gdzie jest? Okej, teraz... Tam, stacja, tam. Tutaj coś. Mamy. A to były schodki, chodźmy schodami od razu. Gdzie jest ta cholerna karta dostępu, co? Jakbyś zobaczył jakieś zwłoki, to... Pewnie. To krzycz. To patrz po tych... No wiem, wiem. Po tych... Gdzie tu może... Kontenerach jeszcze. Kontenerach, kurczę. Tutaj nic takiego nie ma. No, bubon.
Książka, to wszystko jeszcze szukałem. Karty z reguły mają osoby jakieś, nie? One tak. Czasami też leżą gdzieś na biurkach. Czasami leżą mimo wszystko. Ale tam byliśmy, tam weszliśmy też chyba. Więc tu raczej... No, ja też tutaj, no mieściłem. Okej. Coś się tam wlewa. No nie, po prostu... No tak, tak, wlaliśmy to. Tak, teraz picie wody... Pozwala nam... Punktami psaj. No mam na maksa. To no teraz... tak. Nie sprawdziłem tego. Gdzie jest ta cholerna karta dostępu? Tutaj? Nie, tam panie przegrzebaliśmy. Kurczę, no tak musimy znowu latać, nie. Szukać jakiegoś innego typa. A czekaj, tutaj nie byliśmy chyba w końcu. W górę, prawda? Byliśmy tam, wiesz? A szliśmy takim korytarzykiem... drobnym. Tym co potem na górze? Tak, chyba nie. Ja dalej nie wiem jak się tam dostać. Ja też nie. Co to jest? I co teraz? Co robimy? Nie wiem. Johnny, co teraz? Patrz, tam jest otwarte. Aha, tam szliśmy tam, okay, tak. No wątpię, żeby aż tam na górze ukryli jakiegoś ziomeczka z kartu. No też wątpię, ale... A tam co jest? A, to jest to, dobra. Tu wchodzimy po schodach. Tego już sprawdziłem. Przekopaliśmy. Nie mam bladego pojęcia, ja gdzie też jest nie karta. Wiem, gdzie ta karta może być. A mimo wszystko przydałaby się. Mhm. Nie wiemy, co tam się czai w tym pomieszczeniu. Wow! Nie taki numer za mną. Nie, no tutaj byliśmy. Nie wiem, ale tak... Może jednak coś tu leżało. Coś przegapiliśmy? Nie. Właśnie, ten korytarz, pamiętasz? On był taki dziwny, że tu nic nie znaleźliśmy. No nic, nawet tych plantek nie mogę podnieść, tak, tak. Normalnie można to podnieść, no ale nic tu nie ma, nie, ewidencji. Nie ma, zdecydowanie nie. No nic. No to teoretycznie wszystko przejrzeliśmy. Chyba tak. Teoretycznie. To są te wiatraki śmieszne. Tak. Wiesz, tak. A, jest ta, no widzisz, tam jest to pomieszczenie jeszcze... A, tutaj, właśnie. No. Tu za czwórkę. Zróbmy może neuromody. Bo już trochę ich zebraliśmy teraz. Tak. Co ty na to? Chodźmy jeszcze. Zahakujemy to pomieszczenie. Wróćmy na poziom minus 2, czy to jest. To było tutaj, nie? A te zwłoki na lewo, czekaj, zobacz, te zwłoki przejrzeliśmy. Nie, tutaj, tam te zwłoki przejrzeliśmy. Tak. Wiesz, może te. Nie wiesz, tak na wszelki wypadek. Co ja chciałem sprawdzić? Te kapsuły jeszcze chciałem sprawdzić, podtrzymywania życia, bo tam jakiś, jakiś kod czy coś. Pewnie już to odblokowaliśmy wcześniej, ale tak czy siak. Trochę się pokręcimy. Nie, co ja robię, kurczę? Latam jak... Podkłuczona. To jest tutaj. Pojebało mi się. Tutaj. A tutaj coś będzie. Tu byłem? Byłem. Byliśmy, tak. No wieżyczkę. No tak, bo nie chciałem wieżyczki rozstawić, bo... Tak napada, to lata. Teraz ją rozstawmy sobie. Niech będzie, a co? Tu już jest wejście. To są kapsuły. Tak, a tutaj był ten... przy wejściu do kapsuł... Save, coś. Znowu napisane, czekaj. W holu tu. Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych. To jest hol, nie? Tu coś jest, na dole. A, okej. Okay. Wow. Wow. Jest zupełnie... O! No, fajne pomieszczenie. Co to daje? A nie, to już sprawdzałem. To jest to. Grałacz mimów, to mamy krytyczną strzelbę. Mamy coś jeszcze wziąłem. Dłuży czas działania zdolności mechanopatii metalnego. A nie, to okay. Nie dla nas. Naboje strzelby. Tak, apteczka, super. Dobra, i to była ta skrytka?
No nie, tam jakieś hasło przecież. Tak, dokładnie. Przejdźmy się tu jeszcze. No, to wszystko tutaj. Nie, w sumie tam nie było hasła podanego. To było napisane tylko, że jest skrytka z tego, co mi się kojarzy. Nie było mimo wszystko hasła. Tak? Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych, nie ma czasu. A, tak. Okay, czyli to po prostu była taka tajna lokacja, którą ciężko faktycznie znaleźć bez tej podpowiedzi. Ano. 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 Aha. Skrytka w holu. No nieźle pochowali te rzeczy różne, różniaste. Dobra, zróbmy tę gromadę. Mamy ich 4, więc potrzebujemy jeszcze tylko 4. Zróbmy, nie, bo już tak kurczę. Naprawdę chcę mieć to hakowanie z głowy. A przy okazji jeszcze dwóch masę innych rzeczy na całym statku. A ile mamy neuromodu w ogóle teraz? Widziałeś? Mieliśmy 4. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Tak, w końcu. O, i patrz, czy pistolet jeszcze się przyda. W sensie naboje. No tak. Idealnie, jak znalazł? Crafting time! To jeszcze jedno. Jak tam reszta? Lepiej spoty. Dobra, chodźmy tam. A blokujemy zróbmy sobie najpierw tak, hakowanie od razu. Tak, w końcu. Nareszcie! Ekstra. Teraz szybciutko. Teraz żaden save nie stanie nam oporem. Czyli to było, czekaj. Nie, to nie było tu. A tak, nie, czekaj. Teraz jak tam zejść? Starszy mi ta lokacja... Tak, trochę jest dużo przejść tutaj. Nie, to nie tu. To było... Różnych. Trzeba się cofnąć i na górę wjechać. Chyba tak. O, tu tędy? Mhm, tutaj. Okej. Okay. Patrz, tu jest poziom 1 albo 0 przynajmniej. Aha. Okej, okay, dobra. Tak. I to było... Tam. Dobrze mówię? Tak, to było tam. Dobra, idziemy prosto. Chodźmy tam. Szybciej! Ale po co my... Zobacz, myśmy ten wiatr naprawili, nie? Tak, ciekawe, czemu to miało nie... służyć. No, może zaraz coś... Z której strony tutaj? Ogarnię. O, a tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy w ogóle. A, no i teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, dobra. Nie, czyli to jest jakieś inne pomieszczenie. Ja wiem, wiem, tylko chodzi mi o to, że na tym piętrze, chodzi mi o piętro. Aha. Poltergeist, tu jest nasz poltergeist, którego... A to on, schował się, dobra. Którego po prostu cały czas szukaliśmy. Tak. I teraz wszystko ma ręce i nogi. Wow. Co tu się dzieje? Co, będzie jakiś drugi koleżka? Dobra, teraz możemy przekopać się tutaj. Aha. O, tu jest komputer jeszcze. O, milutko narzędzia. Podkażanie, coś tam. A, tamten, dobra. Czystość, tak, podkażanie. Czyli już coś tam się zrobiło, portowaliśmy tak? Ziemię. Zobacz, czy są jakieś maile jeszcze. A nie, to się cały czas robi. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze po tym pokoju tutaj, tak, bo tam coś na przeciwko jest. Ale tam coś jeszcze, jakaś książka leżała chyba? Na lewo, tutaj. O, tu coś mamy. Zdradzało czy kole. Nie otworzymy tego, potrzebujemy karty dostępu. Może jakiś telefon do przyjaciela? A może nie? Co jest tutaj? No, tak... Będę nic się nie kryje. Nie tak, dwie takie wielkie szafy. A to? To dosyć długo trwa, ciekawe co tam się dzieje. No ciekawe. Pierwszy raz taka długa ładowanie, paska. Tu też nic nie ma. No, czy tam jest pokój zamknięty? Tu się zaraz dostaniemy. Ale co zrobi to odkażanie, kurczę? No, zaraz zobaczymy. Tak mi to zastanawia. Tam jeszcze coś w tym komputerze było jakieś jeszcze maile. Jeszcze był mail, tak. Tak, czekamy. Dobra. No okej, okay, już. Coś tam się wydarzyło. Poziom tlenu w normie. Nie, może coś się stało, no. Wiem, że ta Michaiła miała jakieś tam problemy z oddychaniem. Być może to coś pomogło, może coś zrobiliśmy z wyprzedzeniem jak zwykle. Tak, jak z tym, to zadanie będzie skończone. Jak z tym kucharzem.
Uwaga, środki ostrożności podziękowania. Drużyna atmosferyczna, są dwie krótkie sprawy. Wiem, że to oczywista oczywistość, ale pamiętajcie, żeby szczególnie dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli jesteście na nogach przez ponad 20 godzin. Nie chcę, żeby ktoś mi przysnął i poleciał w turbiny. Okej. No i szczególne podziękowanie dla DV za zadbanie o drzwi komory odkażającej. Już od 4 miesięcy nie musimy spuszczać powietrza z tego podsektora. Dobra robota. Chodźmy teraz tam. Operator sobie lata. Kurczę, nie mamy dwóch kart dostępu, a jesteśmy na dosyć takiej lokacji. Którą już w większości przejrzeliśmy. Tutaj te zwłoki sprawdzaliśmy, tak? 100%. Tak. Już się da ci wpierdolić, kupi operatorze. I tu są jeszcze drzwi, tak? Są. Które teraz możemy zhakować. Juhu! Masz 30 sekund. To jest nasz czwórka. No wiem. Pamiętaj. Kurczę. Już mamy małe opóźnienie. F. Dobra. Powolutku. Powolutku. F. Nie. Easy. Ouch. Nie easy. Okay, udało się. Ma pan gdzieś się skrusz do tego, nie? O. Miejmy nadzieję, że coś tu znajdziemy. Któreś drzwi dzięki temu otworzymy. Po coś to pomieszczenie było tak pilnie strzeżone. Niby tak, dokładnie. Na razie nic tu nie widzę. Ciekawego. No, części zamienne są. Dobra. To co jeszcze znajdziemy? Tu jakieś komputery, ale to bez maili. Co, nic tu nie ma, prawda? No dosyć dziwne. Notatka. Okay. Uwaga, w magazynku przeszybowym grawitacyjnym są dodatkowe zbiorniki z tlenem. Przeszybie grawitacyjny? Gdzie jest zbiornik grawitacyjny? Wstaliśmy jakieś hasło, ale dokąd? Nikt nie. No dobra, no i to tyle? Trochę niewiele tutaj, tak to naprawdę. To było naprawdę tak pilnie strzeżone? Może coś jest na górze, kurczę. Widzisz coś tam przez te szyby? Nie, wątpię. Wydaje mi się, że to chodziło o to hasło do szybu grawitacyjnego. O, patrz, tam coś jest. O, okej. Okay. O, może przejdziemy do tego pomieszczenia drugiego. Dzięki temu. Myślisz? Lepik może, co? Okej, okay, udało się. Aha. Okej, okay, no. To był szyb. To był szyb pułapka. Można po prostu było tam... A, to było alternatywne wejście, jakby się nie miało hakowania 4 pewnie. Tak, tak. Którego nie zauważyliśmy. No spoko. Przyszliśmy chyba. A, no to jeszcze. Dobra. Czy to wszystko tutaj? No nie, no to jest kurczę zamknięte cały czas. Nie wiem jak tam się dostać. I ten poziom drugi, no litość boską. Jak tam przejść? Czy ja coś... Czekaj, bo pokaż ten poziom drugi. Teraz. On jest tak jak... tutaj na tutaj brakuje korytarza. Tutaj, nie? Uh-huh. No ale poziom drugi jest poziom pierwszego. Czy... Tutaj. Nie, czekaj. Zrobi schody? No nie, ale to nie, jest poziom tak. Minus... Znaczy jak jesteśmy tu, to jesteśmy już... Nie. Nie jesteśmy u góry. No ja pierdzielę, jak tam wejść? Utnijmy na chwilę, poszukamy drogi po prostu, co? Spoko. Tak zróbmy, tak. Okej, okay. Polataliśmy trochę po mapie. Przede wszystkim, ja totalnie nie zajarzyłem, że poziom drugi po prostu... To jest takie półpiętro w tej kontroli atmosfery. I przez cały czas myślałem, że tam są jakieś pokoje dodatkowe czy coś. No nie wykazałem się tu bystrością, ale... Ale to było też trochę źle oznaczone, bo było oznaczone jako piętro, to takie półpiętro tak naprawdę, tak. Z którego było widać cały dół lokacji, więc tak. No, po prostu się pomyliśmy. Proszę o wybaczenie. I też znaleźliśmy kartę ochrony. Która wcale nie była tak daleko, jak nam się wydawało. Wystarczyło przyjść tutaj. Tutaj wcześniej zauważyliśmy, że jest taki panel. On się nazywał, nie pamiętam, jak się nazywał. Konserwacyjny panel dostępu. Dokładnie. Stwierdziliśmy, że to na pewno nie jest oznaczone tak bez przypadku i zaczęliśmy tu wertować. No długo nam zeszło, ale była tu taka... O! taka kratka właśnie, którą wystarczyło podnieść i tutaj dokładnie leżała nasza karta. No i mamy ją i teraz idziemy do punktu dostępu. Jest jeszcze jedno pomieszczenie na mapie, którego do tej pory nie udało nam się otworzyć. Na razie nie wiemy jak to zrobić zupełnie. Tak, to spokój kontroli filtracji powietrza. Dokładnie. I też szukaliśmy karty dostępu przez długi czas, ale nic nie znaleźliśmy. Naprawdę szukałem w każdym kącie jakichś zwłok.
ale nic nie znalazłem. No tego... Mam nadzieję, że gdzieś później to jeszcze znajdziemy. Może to jest na inny zadanie z innej lokacji, które nam się odblokuje i będziemy mogli tu wrócić. No nie, skoczmy tutaj, to jest... a nie jest spoczone, dobra. No, ale się... Myślałem, że jest spoczone. On jest tam pomocny. Tak. Dzięki. Pytanie, czy warto było szukać tyle tej karty. Mam nadzieję, że coś tu znajdziemy ciekawego. Też mam taką nadzieję, że one... Tyle czasu poświęcić na... No ale pianki z elastynem znalazłem już. Super. Safe. Okej, okay, mamy safe, mamy klucz do safe'u. Nie, nie zamknąć. A normody nie boję. Spoko, normody zawsze spoko. Relacja ocalała z trzeciego dnia ewakuacji. To śmieszne, bo co chwilę te książki ewakuacyjne znajdujemy, a nasz statek... Jest... Nasz statek tonie! Nasz statek tonie, tak, dobra. Wow, wow. Dobra. Narzędzia. W końcu mamy mapę, którą już właściwie chyba odkryliśmy w większości. No jak zwykle zrobiliśmy wszystko do, na... Dokładnie, na odwrót. No tak, tak. Tak, ale mam jakieś maile. O, odblokowaliśmy jakiś nowy cel. Nowy cel. Ostatnim zadaniem inżynier Jeanfort z działu podtrzymywania życia była naprawa urządzenia podtrzymywania życia w elektrowni. Dodatkowo to ona posiada ostatnią kartę dostępu do kontroli filtracji powietrza. Trzeba ją jak najszybciej znaleźć. To no, trzeba. Tak, to jest ten pokój, który... No, nie mogliś tam wejść. Okej, okay. Weber. Doszły mi słuchy, że podjęłaś wielokrotne próby pozyskania strzelby, broni, która stanowczo wykracza poza zakres swoich upoważnień służbowych. To niefortunna, że nie zwróciłaś się z tym bezpośrednio do mnie. Jesteś oddaną strażniczką, dlatego nie wyciągam pochopnych wniosków. Jednak do czasu wyjaśnienia sprawy uznałam za konieczne, by unieważnić dostęp do swojej stacji ochrony podtrzymywania życia. Też byłam w tej sytuacji, Alton. Ta praca potrafi być wykańczająca. Nie odwrócę się od ciebie, ale muszę też wypełniać swoje obowiązki. Skontaktuj się z tobą ponownie, żeby omówić spotkanie szefowej ochrony. Czyli korpo maila. Weber, pewnie myślisz, że cię udupiłam, ale wykonuję tylko swoje obowiązki. Co innego mam zrobić? Mówisz, że masz koszmary i chcesz się ulotnić. Niech ci będzie. Ale kiedy ględzisz, że chcesz zaszyć się w bunkrze, obładować go zapasami i skołować strzelbę, to słabe. Nieźle się dogadywałyśmy, ale od tej pory nie będziemy gadać ze sobą poza pracą. Dobra. Okej. Okay. Strażniczka. Może sprawdźmy to właśnie zadanie nasze. Tak. Mam jakieś wskazówki. Znajdź Jeanfort. Czy jest to ma oznaczone? Nie, musimy użyć chyba może komputera. Komputerem, tak. Na szczęście jest coś takiego. Miejmy nadzieję, widzisz, że... Widzisz ją gdzieś? Jest. Koleżanka z elektrowni. Zatem... Dobra, ruszamy do elektrowni. Ruszamy do elektrowni. Joho! Mhm. Dobra. A w elektrowni jest też Michaiła. Tak. Czy to jest czas, żeby uciąć ten odcinek za chwilę? Dokładnie. I udamy się w końcu do naszej kochanej Michaiły Illusion. Ciekawe, czy te wszystkie sekwencje, które zrobiliśmy, być może tak, z wyprzedzeniem, tam oczyszczenie powietrza, filtracje i tak dalej, będą miały wpływ na opcje drogowe. No tak. Czy nie opcje drogowe, sam dialog, bo nasza postać nic nie mówi. Sam przebieg fabuły, tak. Tak, dokładnie. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.